影つぼの類像おばが一緒かん僕気持ちないじゃんkrzyki, wiem już, że wszyscy schowali się w piwnicy. Będzie dla was lepiej, muminku, jeśli pójdziecie gdzie indziej. Ale byliśmy tu pierwsi. Ostrożnie, uważajcie na beczkę. Mało brakowało. Rzeczywiście. Nogi podpadały. Co to? Ojej. Chyba tam siedzą. Mam was, zaklepuję! To dziwne, przysiągłbym, że przed chwilą tu byli. Jakieś koszmarne miejsce. Ojej, zobaczcie, co to takiego? Wygląda jak jakaś maszyna. Słuchajcie, lepiej wracajmy. Tu jest jakoś bardzo dziwnie. Nie marudź, Ryku. Spróbujmy chociaż dowiedzieć się, gdzie i w jakich czasach jesteśmy. Mimo wszystko powinniśmy być bardzo ostrożni. Nie martw się, migotko, mamy beciku czasu i możemy zwiać, kiedy będzie gorąco. Może przenieśliśmy się w przyszłość, jak myślicie? Tak będzie w przyszłości? Nikt nie wie, jak wtedy będzie. Może znowu wszystko będzie robić się z drewna, migotko. Te maszyny rzeczywiście wyglądają bardzo osobliwie. Moim zdaniem są dość prymitywne. Obejrzyjmy je wszystkie. Hej, zaczekajcie, nie zostawiajcie mnie tu samego. Oj, to chyba jest pracownia malarza. Wydaje mi się, że nie podobają mu się obrazy, które maluje. Mnie też one się nie podobają. Same czarne krzyżyki. Malarz powinien lubić to, co maluje. Co można robić w takim pomieszczeniu? To do złudzenia przypomina laboratorium. Jakiś urocz? Co to jest? Sądząc z koloru, to sok pomarańczowy. Co? Sok pomarańczowy? I tak spróbować. Lepiej tego nie pić. Ale mnie się chce okropnie pić. To wstrętnie cuchnie. Pierwszy raz odstraszył cię zapach. Nie chcę tego. Naprawdę, Ryjku, jak mogłeś? Przyjrzyjcie.
co nie widzę pięknego. Piękno jest tuż przed tobą. Cała jestem obsypana tym proszkiem. Wielkie nieba, mój największy eksperyment. Kolejna porażka, znowu. Po raz 188 doświadczenie się nie udało. Dlaczego właśnie mnie to spotyka? Pomyśleć tylko, że nawet takiemu geniuszowi jak ja tyle razy nie udało się to doświadczenie. Co to? Co to jest? A może to jest? Zaraz sprawdźcie. O, chyba to jest prawdziwe. Prawdziwe złoto, złoto! Wiedziałem, że jestem genialny. Wielki Bernardo da Vinci przemienił ołów w złoto. Ulotko, co on trzyma, to chyba... Moja bransoletka na nogę. Zdjęłam ją i położyłam na stole. Przepraszam, to moja bransoletka. Kim jesteście? Gdzie dysko? Proszę mi zwrócić bransoletkę. Zwrócić? Przyszłaś odebrać dług? A kim jesteś? Kim pan jest? Wiemy tylko, że ma pan dług. Jestem wynalazcą i właśnie rozwiązałem zagadkę przemiany ołowiu w złoto. Teraz jestem bogaty. Zwrócę cały dług wraz ze wszystkimi procentami. Pan jest bogaty? Zwrócę wszystko. Jesteś komornikiem? Myślałeś, że już po mnie, a tu niespodzianka. Jestem bogaty. Ależ, panie Pinci, my nie jesteśmy żadnymi komornikami. Nie jesteście komornikami? Och, to znaczy, że... Przyszliście po zaległe podatki? No, pan się myli. Co? Nie? No tak, ja rozumiem. Przybyliście do źródła, by chłonąć wiedzę wielkiego Bernarda da Vinci. Nie, wcale nie. No to kim jesteście? Zaraz to panu powiemy. Najpierw proszę oddać mi godce to, co pan trzyma, panie Pinci. Mam oddać to, co trzyma? To moja bransoletka. Zdjęłam ją i położyłam przed chwilą na stole. Więc to nie jest złoto uzyskane z tego eksperymentu? Znowu porażka. Przecież nie można zrobić złota z jakiegoś cuchnącego soku owocowego. To naukowo dowiedzione. O, ja nieszczęsny. Same porażki, same porażki. Proszę nie rozpaczać. Nie da się zamienić ołowiu w złoto. Wiem to ze szkoły. Dziękuję ci. Nawet geniusze lubią być pocieszani. Jakkolwiek bardzo się mylisz, wierz mi. A przy okazji, kim jesteście i skąd przybywacie? Nie poczęstował nas ani kawałki. Tak, wszystko zjadł sam. Musiał być wyjątkowo głodny. Tak, mistrz Pinci jest wielkim malarzem, ale odkąd zajął się eksperymentami, nie ma pieniędzy na jedzenie. Powiedz nam, czy ktoś kiedyś kupował obrazy mistrza Pinci? Bernardo da Vinci mówi o tobie, że jest geniuszem, ale prawdę mówiąc to... Jest geniuszem. Mój mistrz jest wielkim malarzem. To miło, że ty masz u boku mistrza, ale rozejrzyj się za inną pracą. Nie pozwalam ci źle mówić o moim mistrzu. Rozumiemy twoje uczucia, ale... Zastanów się. Popatrzcie, ten obraz to Mona Luisa i zamówił go u mistrza sam książę. Mona Luisa? Chcę zobaczyć. Ale ten obraz jest jeszcze niedokończony. Nie widzę w tym nic szczególnego. Mistrz zaczął go malować 15 lat temu. Co? 15 lat temu? No tyle już czasu zmarnował. Hej, geniuszu, przestań się objadać i chodź tutaj. Powinieneś skończyć ten obraz. Co? Ten obraz? Za późno, żeby go kończyć. Co to znaczy za późno? Minęło 15 lat, księżna jest już starszą panią. Jestem geniuszem, ale nie maluję z pamięci. Ale dlaczego nie może ci pozować inna modelka? Jest tyle piękny i młody. Bardzo chciałbym znaleźć odpowiednią młodą damę. Spójrz, mistrz, stoi przed tobą. Stoi przede mną? Tak, cóż, przed tobą. Widzę, że toż od razu nie zauważyłem. Mistrz! Ach, będziesz doskonałą modelką. Skończę
Adelwide, co? Jak to dla mnie wielki zaszczyt? Wyglądasz dokładnie tak jak młoda księżna Luisa. Ten mnie nie śmieszne się na prawdziwej urodzie. To ma być znak, nigdy nikt to będzie słaby.